W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie na naszym drugim spotkaniu rekolekcyjnym w drugą niedzielę tegorocznego Adwentu. Wyszliśmy z tematu śmierci, który rozważaliśmy ostatnio, chociaż temat pewnie niewyczerpany do końca. Jak widzicie, o śmierci można mówić i mówić. Konferencja trwała godzinę. Mam nadzieję, żeście cierpliwie wysłuchali całej konferencji, ale to tylko namiastka tego była, co można powiedzieć o śmierci. Można powiedzieć o wiele więcej i te różne wątki, które się nam plotły w tej konferencji, jeszcze o wiele bardziej rozszerzyć, pogłębić, dopowiedzieć. Mam nadzieję, że sam Duch Święty będzie wam dopowiadać i że sami będziecie dopowiadać swoim własnym życiem, a przede wszystkim swoją własną śmiercią. To będzie to najwspanialsze dopowiedzenie każdego z nas w temacie śmierci. Dzisiaj pójdziemy dalej. Pójdziemy od śmierci do sądu Bożego. Następny trudny temat. Można powiedzieć, że jeszcze trudniejszy, bo tak jak już mówiłem właśnie o tym w pierwszej konferencji, my się może nie tyle boimy śmierci, co boimy się tego wszystkiego, co po śmierci nas czeka. A to, co nas czeka zaraz po śmierci, to sąd Boży, spotkanie z naszym kochającym Zbawicielem, ale również z prawdziwym sędzią, który będzie wynagradzać za dobre, ale jak mówi jedna z sześciu prawd wiary, za zło będzie karać. Dlatego to spotkanie jest dla nas z jednej strony fascynujące, jest jakimś misterium fascynozum, które nas pociąga, ale z drugiej strony też nas trwoży, bo nie jesteśmy pewni do końca, jaki będzie wynik tego spotkania, co usłyszymy. Katechizm Kościoła Katolickiego, pozwólcie, że na początku go zacytuję tutaj, jako że uważam, iż katechizm Kościoła Katolickiego, ten sławny katechizm świętego Jana Pawła II, powinien być dla nas nieustannie punktem odniesienia, kiedy mówimy o wszystkich prawdach wiary, a o tych ostatecznych prawdach naszej wiary, ostatecznych rzeczach naszego życia w szczególny sposób. W numerze 1051 mówi tak: każdy człowiek swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje na sądzie szczegółowym bezpośrednio po śmierci wieczną zapłatę od Chrystusa, sędziego żywych i umarłych. Od tego tekstu katechizmu Kościoła Katolickiego wyjdziemy. Katechizm mówi w swojej duszy nieśmiertelnej. Zauważcie, to co żeśmy powiedzieli w pierwszej konferencji, że na sądzie boskim staje dusza nieśmiertelna, a więc to wieczne ja człowieka. Ciało ulega rozkładowi, ciało składamy do trumny, odprowadzamy na cmentarz, składamy do grobu, natomiast na sądzie ostatecznym staje dusza człowieka bez ciała. W jakiś sposób skaleczona, okaleczona, bo to nie jest pełny człowiek, ale dusza jest tym elementem ludzkiego ja, ludzkiego istnienia, które trwa wiecznie, które jest niezmienne, niezniszczalne, jest wieczne. Dlatego dusza, ten element naszego ludzkiego ja staje na sądzie zaraz po śmierci, mówi katechizm. Co to znaczy zaraz po śmierci? Ja może chciałbym kilka słów komentarzu właśnie do tego, bo tutaj każde słowo jest ważne w tym 1051 paragrafie. W tradycji Kościoła jest takie głębokie przekonanie i w tradycji Kościoła zachodniego, a w tradycji Kościoła wschodniego jeszcze bardziej to przekonanie wybrzmiewa, że przez trzy dni po śmierci dusza człowieka jest jeszcze obecna na tym świecie. Przygląda się temu, co się dzieje z ciałem, bierze udział w wszystkich obrzędach pogrzebowych. Dopiero na trzeci dzień dusza odchodzi na sąd szczegółowy. Dopiero ten sąd, katechizm mówi bezpośrednio po śmierci, ale to słowo bezpośrednio po śmierci sądzę, że należy rozumieć, to nie jest dogmat wiary, ale tradycja Kościoła, no bardzo mocno rozwinięta, zakorzeniona, między innymi ona się przejawiała właśnie w tym, że dawniej, nie wiem czy sobie przypominacie, bo dzisiaj ten zwyczaj już, no niestety zanika, ale pogrzeb odbywał się zawsze na trzeci dzień po śmierci.
Było nie do pomyślenia, że można trzymać ciało zmarłego dłużej niż 3 dni. Na trzeci dzień od śmierci zawsze był pogrzeb. Natomiast dzisiaj 3 tygodnie, 3 miesiące, pół roku, nikomu to nie przeszkadza. Natomiast no właśnie ten fakt pogrzebu na trzeci dzień po śmierci wypływał z tej bardzo rozpowszechnionej żywej tradycji, że dusza przez te 3 dni jest jeszcze obecna przy ciele. Niby wyszła z ciała, ciało już jest martwe, dusza opuściła ciało, nastąpiła śmierć. Mówi o tym bardzo dokładnie, szczegółowo właśnie w swoich zapiskach duchowych Stefania, czyli Fula Chorak, bo takim zdrobnieniem imienia ją znano, w swoich książkach, które pisze właśnie o duszach czyśćcowych, o swoich rozmowach z duszami czyśćcowymi, o swoich przeżyciach mistycznych związanych ze światem zmarłym. A może jako ciekawostkę tylko powiem, że no, po raz pierwszy właśnie ta książka, Święta Pani, bo taki tytuł książka nosi, ukazała się jeszcze przed II wojną światową. Potem przez wiele lat się nie ukazywała, w ostatnim czasie wielokrotnie została wznowiona. Zachęcam do przeczytania, bo rzeczywiście no, książka jest kapitalna. Książka jest niezwykła. Tę mistyczkę Stefanie Chorak, która mieszkała w Zakopanem pod koniec swojego życia, zresztą była wywieziona na Sybir, bardzo tam cierpiała. Tam miała też całą masę przeżyć mistycznych. Potem w ostatniej repatriacji, bodajże w 1956 roku, powróciła do Polski, zamieszkała u swojej siostry w Zakopanem. Tam odwiedzali ją m.in. no, różni kapłani, biskupi, kardynałowie. Była to osoba niezwykła, osoba wielkiej wiary i no, wielkiej relacji takiej mistycznej z Panem Bogiem. I ona m.in. właśnie w tych swoich zapiskach duchowych pisze bardzo dokładnie o tych 3 dniach pomiędzy faktem śmierci człowieka, a sądem, na którym człowiek staje. Pisze między innymi, że właśnie w tym czasie dusza szuka ze wszystkich sił ludzi, którzy by się za nią modlili, którzy by jeszcze jak gdyby pomogli jej zgładzić pewne rzeczy, żeby ten sąd, do którego ona się przygotowuje, na którym ma stanąć bardzo niedługo, żeby on był dla niej jak najbardziej, no taki można powiedzieć, miłosierny, pozytywny. Także widzimy, że pomiędzy momentem śmierci człowieka, a momentem stanięcia przez niego na sądzie, oczywiście, no powtarzam jeszcze raz, nie jest to dogmat wiary, ale bardzo mocna tradycja Kościoła, jest pewien czasookres, w którym możemy bardzo duszy pomóc. Dlatego ważne jest, żeby po śmierci człowieka nie zajmować się kwiatami, organizowaniem stypów, przyjęć, jakichś uroczystych pogrzebów, ale żeby, no, dawniej to było bardzo rozwinięte. Ludzie gromadzili się przy trumnie zmarłego, odmawiali różaniec, modlitwy, zmarłego trzymano w domu, przychodzili sąsiedzi, przy trumnie trwała nieustanna modlitwa, różaniec za zmarłego. Dzisiaj człowiek umrze. Po pół godzinie przyjeżdża jedno czy drugie przedsiębiorstwo pogrzebowe, zabierają ciało, oni ciało myją, oni ciało przygotowują, albo myją, albo nie myją, jak im się chce, wkładają do trumny, a jak się człowiek nie chce poddać, no to jeszcze mu ręce, nogi połamią, żeby go ubrać, jak mi jedna rodzina opowiadała, że babcia nie bardzo już zesztywniała mocno, no to wyłamali ją jeszcze, żeby ją ubrać. Dawniej rodzina ubierała, przemawiała do tego zmarłego, ubierała z miłością, przy okazji jeszcze się modliła. Kochani, warto wrócić do tych zwyczajów. Warto wrócić do tych zwyczajów. Warto, żebyśmy naszych zmarłych tak traktowali w momencie śmierci, po śmierci, jakbyśmy sami chcieli być potraktowani. To jest wyraz naszej wielkiej miłości, a zarazem naszej wiary, naszej miłości do zmarłych, a zarazem naszej wiary w życie wieczne, w życie pozagrobowe. Przypomina mi się taka niesamowita scena z filmu Noce i Dnie. Ci, którzy oglądali, to pewnie pamiętają, jak zmarła babcia, matka, chyba niechcica Bogumiła, i dziewczynki przyszły do pokoju, gdzie babcia leżała, gdzie babcię ubierali, no i Barbara, ich matka, wygania ich stamtąd, żeby wyszły, bo nie powinna to patrzeć. A Bogumił mówi, zostaw ich, niech się przyglądają, żeby wiedziały, jak nas ubrać i przygotować do trumny. Kochani, w tym była strasznie wielka mądrość. No, tej mądrości dzisiaj już nie ma, a chyba warto byłoby, żeby do niej powrócić. To jest wyraz, wielki wyraz naszej wiary.
Zachęcam do tego, żeby przeczytać książkę Fuli Horak, Nasza Pani. Tam więcej poczytacie o tych trzech dniach właśnie pomiędzy momentem śmierci a stanięciem na sądzie przez duszę. Dusza w tym czasie szuka ludzi, którzy by się za nią modlili. Wpływa na nich przez różnego rodzaju natchnienia. Najpierw szuka w swojej bliskiej rodzinie, a potem, kiedy nie znajduje, idzie dalej. Do znajomych, do przyjaciół, nieraz do całkiem obcych osób, żeby się za nią modlić. To jest ten moment, kiedy dusza najbardziej potrzebuje modlitwy, zaraz po śmierci. Przed sądem ostatecznym, pomiędzy śmiercią a sądem. Te trzy dni to jest czas, kiedy jeszcze najbardziej możemy duszy pomóc. Jeszcze się nic nie, jak gdyby sąd jeszcze się nie dokonał. Dusza czeka na sąd. Ten sąd jeszcze można w dużej mierze złagodzić. Kochani, jeszcze wrócimy do tego kanonu. Sąd szczegółowy to jest, dokonuje się bezpośrednio po śmierci i człowiek otrzymuje wieczną zapłatę od Chrystusa, czyli nagroda albo kara, którą otrzymujemy na sądzie, mają charakter wieczny. Niektórzy mówią, że to niesprawiedliwe, że wieczny. No, człowiek jest powołany do wieczności. Zauważcie, że dusza ludzka, która staje na sądzie, jest również wieczna, jest nieśmiertelna, a więc charakter kary albo nagrody, którą dusza otrzyma, również musi mieć charakter wieczny. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że ten sąd jest na zawsze, że te decyzje, które zapadają na sądzie Bożym, one są nieodwołalne. Tego się nie da zmienić, to nie jest na próbę, na jakiś czas, to nie jest nawet na jakiś bardzo długi czas, to jest już na zawsze. Kto nas będzie sądzić? Pan Jezus. Pan Jezus jest tym, który nas będzie sądzić, wobec którego staniemy. Piękne słowa zapisał święty Jan w swojej Ewangelii w 5 rozdziale, że Ojciec przekazał cały sąd Synowi, tym, który za nas umarł na krzyżu, który za nas odkupił swoją drogocenną krwią, który był zraniony, ukrzyżowany, w którego ranach jest nasze zdrowie, jest Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. To On nas będzie sądzić. Ojciec, który nas stworzył, przekazał cały sąd swojemu Synowi. To Pan Jezus jest naszym sędzią. On nas będzie sądzić. Chociaż tak naprawdę, o czym również mówi nam tradycja Kościoła i wielcy święci mistycy, siostra Faustyna dużo o tym pisze w dzienniczku, tak naprawdę to my sami siebie będziemy sądzić. Gdybyśmy zapytali, na czym polega istota sądu, na którym staniemy po śmierci, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to doskonałe poznanie, które Bóg nam udziela całego naszego życia. Całego naszego życia w świetle łaski Ducha Świętego to życie poznajemy w sposób doskonały i jak gdyby sami wydajemy sąd na siebie, sami podejmujemy decyzję, gdzie chcemy pójść. O tym bardzo pięknie pisze na przykład Katarzyna Genueńska, bardzo dokładnie właśnie analizuje, pisząc o sądzie, tę sprawę, że to nie Bóg nas skazuje, nie Pan Jezus nam mówi, gdzie mamy iść, ale to my sami, poznając nasze życie, podejmujemy taką, a nie inną decyzję. Między innymi, o tym będę jeszcze mówiąc o piekle, Katarzyna Genueńska pisze, że widziała właśnie dusze, które same przychodziły i rzucały się w ogień piekielny. A więc to nie było to, że ktoś im kazał, ktoś ich zmuszał, ktoś ich tam wysyłał, ale człowiek sam na sądzie szczegółowym, na sądzie boskim podejmuje decyzję w świetle poznania całego swojego życia. Sądzić nas będzie Pan Jezus, ale ja myślę, że warto też powiedzieć, że sądzić nas będzie Boże Słowo. Słowo, które Bóg do nas kierował całego naszego życia. Boże natchnienia, które nam dawał, a my żeśmy je odrzucali. Sądzić nas będą wydarzenia, ludzie, których nam posyłał, a których my żeśmy ignorowali. Kochani, dużo będzie takich sytuacji, które staną albo za nami, albo przeciwko nam. Sąd szczegółowy. Tam się wszystko dokonuje. Biblia mówi i o sądzie szczegółowym, i o sądzie ostatecznym, ale sąd ostateczny jest, i jeszcze o tym będziemy mówić, jest tylko pewnego rodzaju potwierdzeniem sądu szczegółowego i wskazaniem historycznych konsekwencji naszych grzechów, dobra albo zła, które żeśmy dokonali, a które zostało osądzone w naszym życiu na sądzie szczegółowym. Natomiast nasz sąd
od którego będzie zależała nasza przyszłość, cała wieczność, dokonuje się zaraz po śmierci na sądzie szczegółowym. Całe nasze życie, możemy powiedzieć, w oparciu o Pismo Święte, o tradycję Kościoła, na sądzie szczegółowym zostanie poddane osądowi. Ja to zawsze mówię tak, że no, Pan Bóg nam zrobi takiego rentgena, prześwietli nas do spodu, do szpiku kości. Faustyna mówi w dzienniczku, że nie zdawałam sobie sprawy, że z takich rzeczy będę musiała zdać sprawę, że z takich rzeczy będziemy sądzeni. Nic się nie ukryje. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, że z każdego najmniejszego słowa ludzie będą musieli zdać sprawę. Będziemy sądzeni z naszych czynów, ale też będziemy sądzeni z naszych myśli, z wypowiedzianych słów. Będziemy sądzeni z zaniedbania dobra. Święta Teresa Wielka napisze takie słowa, które można powiedzieć przeszły do klasyki teologii życia duchowego. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. A więc tym elementem, którego Bóg będzie się doszukiwać w naszym życiu i w czynach, i w słowach, i w myślach, i w uczynkach, i w zaniedbaniach, będzie element miłości. Będzie szukać Pan Jezus w nas miłości miłosiernej. Taką miarą, jaką my mierzymy, taką miarą nam Pan Jezus odmierzy. Pamiętacie te słowa, które Pan Jezus wypowiedział? Jaką miarą wymierzycie, taką miarą wam odmierzą. Ja myślę właśnie, że tutaj w tej mierze chodzi o ten element miłości. Miłości miłosiernej, tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia. Taką miarą Pan Jezus nam będzie odmierzać na sądzie, a tą miarą będzie nasze serce. Tą miarą będzie nasze serce. Jeżeli ono będzie pełne miłości i będzie wolne od egoizmu, pychy i niechęci do innych ludzi. Te grzechy, które według wielkich mistyków są najbardziej surowo karane na sądzie szczegółowym, no to właśnie to są pycha, brak przebaczenia drugiemu człowiekowi, zazdrość, egoizm, to, co rujnuje relacje z drugim człowiekiem, to, co zabija drugiego człowieka w sposób duchowy. Zwłaszcza niepojednanie, zwłaszcza brak przebaczenia, no bo przecież my od Boga oczekujemy przebaczenia. To, czego najbardziej oczekujemy, to, że spojrzy na nas miłosiernie, że nam wybaczy nasze grzechy, że spojrzy przez palce na nas. Dlatego no, człowiek, który umiera niepojednany z innymi ludźmi, a wręcz wrogo do nich nastawiony, który nosi nienawiść, nie daj Boże, w swoim sercu i umiera, no taki człowiek ma niewielkie szanse na to, żeby dostąpić miłosierdzia na sądzie od Pana Boga. Ponieważ taką miarą, jaką on mierzył, Bóg mu odmierzy. I tu się w tym się okaże Boża sprawiedliwość. W tym się okaże Boża sprawiedliwość. Dlatego, kochani, no, największą tragedią człowieka jest to, kiedy umiera, jeżeli jest niepojednany z innymi ludźmi, jeżeli nie wybaczył, jeżeli nie darował, jeżeli nie wyrównał krzywd, które gdzieś tam dokonał w swoim życiu. No, to są grzechy o wiele większe niż nawet brak modlitwy, nawet bym powiedział niż grzechy natury seksualnej, chociaż one są również wielkie i Matka Boża mówi, że najwięcej ludzi dzisiaj w XX i XXI wieku idzie, mówiła to w Fatimie, idzie do piekła przez grzechy cielesne. Niemniej jednak grzechy związane z brakiem miłości, a zwłaszcza z zatwardziałością serca są jeszcze gorsze. To są jeszcze gorsze, to są bym powiedział najgorsze grzechy. Wielka apostołka dusz czystowych Maria Simma opowiada tę historię, którą pewnie wielu was zna, ale ja ją przypomnę, bo to jest dobry moment, żeby ją przypomnieć. Historię dwóch osób, historię kobiety, która usunęła dziecko, która dokonała aborcji, o czym wszyscy zresztą wiedzieli, i historię mężczyzny, który był codziennie na mszy świętej, był uważany powszechnie za bardzo religijnego, pobożnego i bożego człowieka. I rodziny obydwu tych osób no, zapytały Marię, do której te dusze waliły drzwiami i oknami, na wypadek, gdyby oni przyszli, zapytały, gdzie oni są, co się z nimi dzieje, żeby ich zapytała, żeby się dowiedziała może od innych dusz, no jakoś żeby im powiedziała, bo bardzo cierpieli postaci swoich bliskich i chcieli wiedzieć, na ile oni tej pomocy potrzebują. No i odpowiedź, jaką Maria udzieliła, no była szokująca. Kobieta, która dokonała aborcji, bardzo krótko po śmierci poszła do nieba, a człowiek, który mężczyzna,
który uchodził za bardzo dobrego katolika, codziennie był na mszy świętej, siedział w czyśćcu bardzo długo i powiedział, że będzie jeszcze bardzo, bardzo długo siedzieć. No ludzie byli zbulwersowani, zaczęli tam krytykować Marię, że coś jej się pomyliło, że to sobie może sama wymyśliła. Ale ona mówi, no to ja jeszcze raz zapytam i pyta tych dusz czyśćcowych, które przychodziły, co się z nim dzieje. I dusze wtedy nie tylko udzieliły odpowiedzi, ale również wyjaśniły, dlaczego tak jest. Kobieta, która dokonała aborcji, umierała w wielkiej skrusze, do nikogo nie miała pretensji, przebaczyła tym, którzy ją skrzywdzili i dzięki temu prędko poszła do nieba, po bardzo krótkiej pokucie w czyśćcu poszła do nieba. A mężczyzna, który uchodził za bardzo świątobliwego, codziennie był na mszy świętej, przyjął komunię świętą, oprócz tego, że uchodził za świątobliwego, wychodził z kościoła i zaraz pod kościołem wszystkich obmawiał, krytykował, miał pretensje do całego świata. I okazało się, że to mu tak bardzo zaszkodziło i Panu Bogu tak się bardzo nie podobało, że w czyśćcu powiedział, że będzie siedzieć bardzo, bardzo długo. Kochani, zobaczmy, że sądy boskie są zupełnie inne niż sądy ludzkie. Dlatego ja myślę, że Pan Jezus tak nas bardzo prosi w tę kolejną niedzielę naszych rekolekcji, kiedy dotykamy tematu sądu, żebyśmy nie sądzili innych ludzi. Żebyśmy byli bardzo powściągliwi w sądach, które my ludzie wydajemy o innych, bo my tak chętnie sądzimy innych, tak chętnie szufladkujemy, wysyłamy do nieba, do piekła, oceniamy i wydaje nam się, że mamy jakiekolwiek prawo do tego. Tym, który ma prawo sądzić, jest tylko Bóg. Jest tylko Jezus Chrystus, bo On za nas umarł na krzyżu. Nikt inny nie ma takiego prawa, żeby sądzić innych ludzi. Bądźmy bardzo, ale to bardzo powściągliwi w sądach, bo może się okazać, że no, kiedy przejdziemy tam na drugą stronę, ulegniemy wielkiemu zdziwieniu, ale to potężnemu zdziwieniu, kiedy ujrzymy pośród zbawionych w niebie i to blisko tronu baranka, tych, o których żeśmy zwątpili tutaj na ziemi, a w głębokim czyśćcu, albo nie daj Boże jeszcze w innym miejscu, które nazywamy piekłem, ujrzymy tych, co do których żeśmy mieli takie bardzo dobre zdanie tutaj na ziemi. Bądźmy bardzo, bardzo, ale to bardzo oszczędni w sądach. Nie sądźcie, Pan Jezus mówi, abyście nie byli sądzeni. To jest też jedna z przyczyn, dla których no, człowiek może być, jest często bardzo mocno sądzony po śmierci. Ludzkie sądy, które wypowiada w ciągu tego życia. Nasze ludzkie sądy są fałszywe i zawodne. To sobie wbijmy do głów i starajmy się żyć właśnie według tej zasady. Nie będziemy sądzić nikogo. Nikogo nie będziemy sądzić, oceniać, potępiać. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy prawa, żeby czasem ludzkie czyny osądzić. Nazwać zło złem, a dobro dobrem, bo tak to byśmy nie byli w stanie w ogóle określić żadnego dobra ani zła. Ale no, co innego jest określić dobro czy zło, a co innego jest sądzić człowieka i skazywać go, prawda, no, albo na potępienie, albo na zbawienie. Zauważcie, że Kościół nigdy nikogo nie wysyła do piekła, nigdy nie określa, że ktoś jest w piekle. Określa, że ktoś jest w niebie i to jeszcze też pod bardzo szczegółowymi warunkami. Natomiast no, tak naprawdę odnośnie piekła to Kościół tylko jeden raz się wypowiedział. Jeden raz o Judaszu. Oficjalnie Sobór Trydencki się wypowiedział, że Judasz jest potępiony. To jest jak gdyby jeden, jedyny raz, kiedy Kościół w sposób oficjalny określił, że ktoś jest potępiony w przypadku Judasza. Natomiast w żadnych innych przypadkach, chociażby największych grzeszników i zbrodniarzy, Kościół nigdy ustami oficjalnymi magisterium Kościoła takich rzeczy nie powiedział. Kochani, katechizm Kościoła katolickiego w 1022 numerze, pozwólcie, że jeszcze wrócimy do tego katechizmu, mówi, że sąd szczegółowy polega na odniesieniu życia człowieka do Chrystusa. Co to znaczy? Ja tak się mocno nad tym zastanawiałem i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, którą sobie musimy powiedzieć w tych rekolekcjach. Odniesieniu człowieka do Chrystusa, to znaczy na sądzie Bożym Pan Jezus będzie szukać w nas cząstki siebie. Będzie jak gdyby przykładać nasze życie do swojego życia. Będzie nas pytać, na ile ty byłeś podobny do mnie w swoim życiu. Na ile chciałeś być podobny. Na ile pozwalałeś, żebym ja cię upodobnił do siebie. To jest bardzo ważne. I tylko przetraw nas to, co było Boże. Co było podobne do Jezusa Chrystusa. Natomiast wszystko inne
spłonie. Wszystko inne nie będzie mieć wartości. Dlatego miejmy tę świadomość, że Bóg nas w życiu tego świata, w życiu doczesnym wzywa do tego, żebyśmy Go naśladowali. Żebyśmy Go naśladowali. Żebyśmy nieustannie weryfikowali nasze życie właśnie w tej perspektywie, czy to, co robię, czy Pan Jezus tak by zrobił, jak ja robię, czy Pan Jezus by tak pomyślał, czy Pan Jezus by to zrobił. Kochani, musimy siebie o to pytać, bo inaczej nasze życie się nie ostoi. To, co robimy, inaczej spłonie, nie będzie mieć żadnej wartości dla nas po tamtej stronie. Jedyną normą naszego życia, normą, takim bym powiedział, punktem odniesienia, weryfikacji dla naszego życia, powinna być osoba Jezusa Chrystusa. To, co Pan Jezus robił, jak On się zachowywał, jak On postępował, nieustannie powinniśmy sami siebie pytać, na ile ja jestem naśladowcą Pana Jezusa, na ile ja Go naśladuję. No przecież Pan Jezus to, do czego wzywał, to nie wzywał do jakichś rzeczy, no, nadzwyczajnych, do rzeczy kosmicznych, które by przekraczały nasze możliwości, ale mówił do apostołów, pójdź za mną. Czyli wzywał ich do naśladowania, do tego, żeby oni go naśladowali. I być chrześcijaninem, być człowiekiem wierzącym, to pójść za Chrystusem i naśladować Go. I przede wszystkim o to nas Pan Jezus będzie pytać, będzie odnosić nasze życie do swojego życia. Kochani, jak już wspomniałem, sąd szczegółowy to będzie sąd nad naszymi myślami, działaniami, pragnieniami, słowami, czynami. Pan Jezus nas zapyta, czy Twoje słowa były miłosierne, czy Twoje myśli były miłosierne, czy Twoje działania były miłosierne. Dlatego Faustyna tak się pięknie modli w dzienniczku. Zapisuje taką piękną modlitwę, Panie Jezu, spraw, żeby moje myśli były miłosierne, żebym nikogo nie oceniała, nie osądzała. Spraw, żeby moje słowa były miłosierne, żeby moje czyny były miłosierne, żeby moje spojrzenie było miłosierne. Kochani, ile miłosierdzia Bóg w nas znajdzie, tyle nam miłosierdzia okaże. Jaką miarą my mierzymy, taką miarą nam odmierzy. Tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia. Warto być miłosiernym. Tak sobie nieraz myślę, dumam sobie tak i tak sobie myślę, Boże mój Boże, warto być miłosiernym nawet z tej przyczyny, że my przecież tak bardzo kochamy siebie i chcielibyśmy, żeby nam było dobrze i w tym życiu, a po śmierci, żeby nam jeszcze lepiej było. A więc warto być miłosiernym z miłości do siebie samego. Już jeżeli nie mamy większych, bardziej bożych motywów, nie z miłości do Pana Boga, to warto być miłosiernym, żeby dostąpić tego miłosierdzia od Pana Jezusa. Dlatego bądźmy miłosierni, kochani, bo tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia. Z czego nas Bóg jeszcze będzie rozliczać? Z talentów. Fula Horak pisze w swoich duchowych zapiskach, że nawet w czyjstu jest specjalny krąg dla tych, którzy zmarnowali swoje talenty, które Bóg im dał. O tych talentach w Nowym Testamencie mamy dużo napisane, pamiętacie? Pan Jezus no bardzo mocno właśnie mówił o tych talentach. Ten, który dostał talenty i zakopał, Pan Jezus co powiedział? Zabierzcie mu i dajcie innemu. Zabierzcie mu. Dajcie temu, kto ma. Ale Panie Jezu, on już ma. To nic, dajcie mu jeszcze. Bo on wykorzystał te talenty. Dary, które Bóg nam dał. Talenty, które mogliśmy spożytkować na Jego chwałę. Dla rozwoju nas samych. Na pożytek Kościoła, świata, dla innych ludzi. Jeżeli żeśmy zmarnowali, z tego wszystkiego będziemy zdawać sprawę. Abym powiedział, że tutaj pojawia się sprawa grzechu lenistwa. Lenistwa, jakiejś opieszałości, braku wiary. No i przede wszystkim braku miłości. Braku miłości. To jest problem. Brak miłości, a więc z braku talentów, z braku rozwoju talentów będziemy sądzeni. Będziemy sądzeni też z braku apostolstwa w naszym życiu. Pan Jezus nas wzywa do tego, żebyśmy byli Jego świadkami. Będziecie moimi świadkami, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich, zaraz na samym początku, w pierwszym rozdziale Pan Jezus mówi do nas i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i aż po krańce ziemi. Mówi to do apostołów, ale w ich osobach mówi to do każdego z nas, do nas wszystkich ludzi wierzących. A więc jeżeli w naszym życiu brakuje świadectwa, wiary, jeżeli się lękamy, jeżeli brakuje otwartości i zdolności do tego, żeby nawet dla Chrystusa coś wycierpieć, a więc powiedzmy tak, gotowości na dawanie świadectwa, gotowości, użyję wielkiego słowa, ale,
Ale no, myślę, że trzeba w tym momencie użyć tego słowa gotowości do męczeństwa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To jest bardzo ważna rzecz zawsze, ale w dzisiejszych czasach w sposób szczególny, kochani, bo czasy męczenników powróciły. One zawsze były w jakiś sposób, ale były te czasy bardziej łagodne, były bardziej surowe. W tej chwili dożyliśmy czasów, gdzie to męczeństwo będzie jakimś takim, ja bym powiedział, elementem konstytutywnym, mocno konstytutywnym naszej wiary. Musimy być na to nieustannie gotowi, dlatego jeżeli nie ma w nas tej gotowości, jest lęk, tchórzostwo wręcz, przed dawaniem świadectwa, no to Bóg nas będzie z tego sądził. Bardzo nas będzie mocno sądził, bo bycie świadkiem Chrystusa to jest bardzo ważny element naszej wiary. Gotowość do dawania świadectwa. Kochani, będziemy sądzeni według tego, co żeśmy otrzymali. Im kto otrzymał więcej, ten kto otrzymał więcej, ten będzie sądzony surowiej. Im więcej otrzymałeś, tym będziesz surowiej sądzony. Dlatego surowiej będę ja sądzony, pewnie niż wy, bo Pan Bóg mnie wybrał na kapłana, dał mi lepsze zrozumienie niektórych rzeczy, a jeszcze bardziej surowi będą sądzeni biskupi, a jeszcze bardziej papież będzie surowo sądzony. Komu wiele dano, pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, od tego wiele wymagać będą. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą. Dlatego im Bóg dał mi lepsze poznanie, im więcej okazji dał mi do poznania prawdy, do zgłębienia tej prawdy, im głębiej wszedłem w to, tym będę surowiej sądzony. Tym będę surowiej sądzony, bo miałem okazję, żeby pewne rzeczy zgłębić, poznać, zrozumieć. No i jeżeli tego nie uczyniłem, to tym gorzej dla mnie. A jeżeli uczyniłem, a nie zastosowałem, to jeszcze tym gorzej. Dlatego no, musimy pomyśleć, ile Bóg mi dał, ile Bóg mi dał. I mieć świadomość tego, że z tego wszystkiego, z tych talentów, z tego wszystkiego, co Bóg mi dał, będę się musiał przed Nim rozliczyć. Tutaj mam taki punkt, sobie zapisałem, grzechy najbardziej surowo sądzone, kochani, już o tym mówiłem, brak przebaczenia, osądzanie innych, ale też pośród tych grzechów jest brak wiary. Brak wiary, brak ufności. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Pan Jezus do Faustyny mówił, że najbardziej rani mnie ta dusza, która mi nie ufa. Umarłem na krzyżu za ludzi, a ludzie mi nie ufają. Co jeszcze mam uczynić, pyta Pan Jezus. Co jeszcze mam uczynić, żeby mi ludzie ufali? Brak ufności do Boga to jest bardzo wielki grzech. Kiedy my Bogu nie ufamy. A co to znaczy nie ufać Bogu? To znaczy nie pozwalać Mu działać w naszym życiu. Ja mówiłem w rekolekcjach wielkopostnych, nie wiem, czy sobie przypominacie, kiedy mówiłem o Bożym miłosierdziu, o orędziu Bożego miłosierdzia. Wspominałem o tym, że ufność jest wyższym stopniem naszej wiary. I Pan Bóg wymaga od nas właśnie tego wyższego stopnia wiary. Wiara bez ufności jest martwa. Wiara bez ufności jest martwa, ponieważ nie ma przeniesienia w nasze życie. Ja, kiedy nie mam ufności, nie pozwalam Bogu działać w moim życiu. A brak otwartości na Boże działanie w życiu jest wielkim grzechem. Wielkim grzechem. Dlatego, kochani, z braku ufności Pan Bóg nas będzie surowo sądzić. Zauważcie, że całe orędzie Bożego Miłosierdzia to jest wielkie wezwanie do wielkiej ufności. Wielkie wezwanie do wielkiej ufności. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Wielki krzyk, którego Bóg domaga się od nas, żebyśmy krzyczeli na całe gardło, że Mu ufamy. No i ten krzyk, żebyśmy przenieśli w czyny, w nasze codzienne życie. Siostry i bracia, kochani uczestnicy tych rekolekcji adwentowych, siostra Faustyna, nasza przyjaciółka, przewodniczka na drogach wiary, myślę, że patronka też tych rekolekcji, dla mnie mistrzyni życia duchowego, patronka naszego zgromadzenia misjonarzy Jezusa Miłosiernego, ona na kartach dzienniczka często mówi właśnie o sądzie Bożym i powtarza to jak pewnego rodzaju refren, że będziemy sądzeni z tych rzeczy, o których nawet nam w głowie nie powstało. Przypomnę jeszcze te słowa. Nie sądziłam, pisze Faustyna, że z takich rzeczy przed Bogiem będzie trzeba zdać sprawę. Ona wprost mówi, że z takich pyłków będzie trzeba zdać sprawę. A ja przypomnę tym, którzy o tym zapomnieli, że sama Faustyna pisze, że zasłużyła na 3 dni ognia czyśćcowego. Pisze w dzienniczku. Sama Faustyna, więc jeżeli ona zasłużyła i tak była osądzona, kochani, no to
No to co powiedzieć o nas? No, no co powiedzieć o nas? Uderzmy się w piersi i pomyślmy logicznie, gdzie była ona, gdzie zaszła ona, gdzie my jesteśmy. Dlatego nieraz ludzie mają takie infantylne wyobrażenie o sądzie Bożym, że przyjdziemy i będzie taki ciam, ciam, ciam. Pan Jezus powie, dobrze, że jesteś, dobrze, że mi zrobiłeś tę łaskę. W ogóle, prawda, że przyszedłeś tutaj, bo mogłeś nawet nie przyjść. I kochani, mamy takie wyobrażenie nieraz, że Bóg jest miłosierny, to nam musi okazać swoje miłosierdzie. Zapominamy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. Zapominamy, że Bóg jest absolutnie święty, że się brzydzi każdym grzechem. Zapominamy o tym, że najmniejsze dobro w Bogu zostanie wynagrodzone, a najmniejsze zło zostanie ukarane. Że Bóg jest owszem miłosierny w sposób doskonały, ale również sprawiedliwy w sposób doskonały. Wszystkie przymioty boskie w Bogu są w stopniu absolutnym doskonałym. Dlatego jest doskonała absolutna miłość miłosierna, ale również absolutna sprawiedliwość. Dlatego no, i te dwie rzeczy się nie wykluczają. Dlatego każde zło w Bogu, najmniejsze, będzie ukarane, a każde dobro będzie nagrodzone. Siostry i bracia, my się lękamy strasznie tego sądu. Ja nie wiem jak wy, ale ja się sądu Bożego bardzo lękam, chociaż liczę na nieskończone Boże miłosierdzie i powiem wam, że znalazłem sposób, podzielę się z wami tym sposobem, jak uniknąć sądu Bożego. I powtarzajcie ten sposób na prawo i na lewo wszystkim, jak uniknąć sądu Bożego. Co zrobić, żeby tego sądu uniknąć, żeby on był dla nas jak najbardziej korzystny. Biorę dzienniczek w tej chwili do rąk, specjalnie sobie tutaj przygotowałem dzienniczek, żeby mieć blisko. Zaznaczyłem sobie fragment i pozwólcie, że wam go przeczytam. 1075 numer w dzienniczku świętej siostry Faustyny. Mówi Pan Jezus do Faustyny tak. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę. A w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia mojego. Szczęśliwa dusza, która przez życie całe zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. Kochani, czy może być jakaś wspanialsza pociecha dla nas? Czy mogą być słowa, które bardziej nas uradują i wleją większą nadzieję w nasze serca. Być czcicielem Bożego miłosierdzia. Szerzyć to miłosierdzie i szerzyć cześć miłosierdzia. Rozpowszechniać orędzie Bożego miłosierdzia. Szerzyć nabożeństwo do Bożego miłosierdzia. Nie będziemy sądzeni. Pan Jezus sam mówi, że nie będzie w momencie śmierci sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. Nie dosięgnie te dusze sprawiedliwość. Zobaczcie, jak Bóg bardzo nas kocha. Zobaczcie, jak Bóg bardzo nas kocha. Jest sposób, żeby uniknąć surowego sądu Bożego. Zanurzyć się, rzucić się w odmęty, w przepaście miłosierdzia Bożego. Rozszerzać to orędzie, rozszerzać to nabożeństwo. To wam tę receptę podaję. Odsyłam was do dzienniczka. Przeczytajcie sobie jeszcze sami. 1075 numer dzienniczka świętej siostry Faustyny. To jest dla nas recepta, jak uniknąć sądu Bożego. Kochani, idźmy dalej. Idźmy dalej, idźmy do sądu ostatecznego. Biblia mówi o dwóch sądach. O sądzie szczegółowym, który będzie miał miejsce zaraz po śmierci i o sądzie ostatecznym, który będzie miał miejsce na końcu czasów. Zauważcie, że używam specjalnie określenia na końcu czasów. Nie na końcu świata, nie na końcu świata, tylko na końcu czasów, bo niektórzy w sposób błędny łączą sąd ostateczny z końcem świata. Natomiast tak naprawdę w teologii no, nie jest powiedziane i nie wiemy tego. Nie wiemy tego. Wielu teologów wręcz mówi, że pomiędzy paruzją, czyli przyjściem Pana Jezusa na sąd ostateczny a końcem świata upłynie jeszcze bardzo długi okres czasu. Nie wiemy, jak długi to okres czasu będzie. Ale na pewno nie możemy łączyć sądu ostatecznego i przyjścia Pana Jezusa na sąd ostateczny, czyli paruzji, z końcem świata. Ja myślę, że my żyjemy w czasach paruzji. No nie będę tutaj mówić, że ona będzie jutro czy pojutrze, bo nie jestem prorokiem ani większym, ani mniejszym.
I ktoś mógłby na mnie bardzo nakrzyczeć i spojrzeć krzywym okiem i zresztą nawet no, nie mam takich ambicji, kochani, żeby określać, kiedy to będzie. Nie wiemy, po prostu nie wiemy. Musimy czuwać i modlić się, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz który, żeby nas sądzić. Natomiast mamy wielkie znaki na niebie i na ziemi, zresztą również w dzienniczku świętej Faustyny Pan Jezus o tym mówi, że to będzie niedługo, ale nie niedługo w znaczeniu takim biblijnym, to znaczy nie niedługo za 1000, za 2000 lat, bo wiemy, że dla Pana Boga niedługo to jest pojęcie bardzo względne, używając języka filozofii, pojęcie nieostre, moglibyśmy powiedzieć, ale kochani, niedługo w takim znaczeniu dosłownym. Przypomina mi się święty Jan Paweł II, wielki apostoł Bożego Miłosierdzia i jego ostatnia pielgrzymka do ojczyzny i konsekracja Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu i ta sławetna homilia, którą powiedział i te słowa, które wypowiedział wtedy, słowa, które no, w których tak naprawdę jest, ja bym zaryzykował stwierdzenie, ukryte podwójne dno. Kto rozumie, ten rozumie, a kto nie rozumie, to gorzej dla niego. Święty Jan Paweł II wtedy powiedział tak: niech ta iskra, która wyszła z Polski, a którą jest Boże Miłosierdzie, którą jest to orędzie, niech przygotuje świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Kochani, ja tak sobie myślę, że gdyby to ostateczne przyjście było takie bardzo dalekie, to ani Pan Jezus by do Faustyny o tym tak mocno i wielokrotnie nie mówił, ani nasz święty Jan Paweł II by tak mocno tego nie powtarzał w Łagiewnikach. Ja myślę, że święty Jan Paweł II chciał pokazać na bliską relację, korelację bardzo mocną paruzji, powtórnego przyjścia Pana Jezusa z orędziem Bożego Miłosierdzia. To jest właśnie ta iskra, orędzie Bożego Miłosierdzia, orędzie nieskończonej miłości, przebaczającej, uzdrawiającej, rozszerzanie tego orędzia. To jest ta iskra, która ma przygotować świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Zresztą no, w wielu objawieniach maryjnych, które teraz mają miejsce, chociażby no, co prawda jeszcze niezatwierdzonych przez Kościół, musimy jasno powiedzieć, o objawieniach w Medjugorje, czy w objawieniach we Włoszech, które mają miejsce w Trevignano Romano, czy w objawieniach w Anguera w Brazylii. Ale już na przykład Itapiranga w Brazylii, również objawienia, które trwają, są zatwierdzone przez Kościół, przez miejscowego biskupa. Matka Najświętsza bardzo często powtarza o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych, w tym znaczeniu dosłownym, nieprzenośnym, że wszystkie czasy były ostateczne i że nasze również są w takim znaczeniu przenośnym, ale w znaczeniu dosłownym. To znaczy, że no, w tych czasach to się będzie działo i wielu z tych, którzy żyje, jeszcze pewnie tego dożyją i na to patrzeć będą. Ktoś może powiedzieć, że tezy, które tutaj wygłaszam, mogą być ryzykowne. Kochani, to prawda, mogą być, ale mamy na to tak wiele dowodów, tak wiele znaków na niebie i na ziemi, że tylko no, ślepi albo głupi by tych znaków nie czytali i nie rozeznawali. Ja myślę, że tych znaków mamy tak wiele, chociażby ta wielka apostazja, która w tej chwili dotknęła nasz Kościół, to wielkie odejście od prawdziwej wiary, ta wielka apostazja, która Kościół rozsadza od wewnątrz, no to jest między innymi też jeden z tych znaków, o których Pan Jezus mówił, o których Matka Najświętsza mówiła, zapowiadała, chociażby w Fatimie. Kochani, sąd ostateczny, kiedy on będzie, nie wiemy, ta paruzja Pana Jezusa, natomiast wiemy, gdzie ona będzie. Gdzie będzie ten sąd ostateczny? Tradycja Kościoła mówi, że będzie w Dolinie Gehenny w Jerozolimie, że tam odbędzie się sąd ostateczny. Nie będziemy tego tematu jak gdyby rozszerzać, zgłębiać bardziej, bo można by na temat samego sądu ostatecznego wygłosić rekolekcję. Natomiast ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że sąd ostateczny okaże światu skutki naszych grzechów. I nie tylko grzechów. Ja przepraszam, że ja tylko do grzechów tutaj się ograniczyłem, ale skutki całego naszego życia. A więc i dobra, które żeśmy w życiu popełnili, wykonali, i zła, które żeśmy popełnili. Co to znaczy? Na przykład mąż, który zdradził żonę, zostawił swoją rodzinę, swoje dzieci poranione z problemami psychicznymi, rodzinę poranioną. Zobaczy, jak bardzo to zrujnowało życie tych ludzi.
jak bardzo to wpłynęło na następne pokolenia. Zobaczymy tak zwane skutki pokoleniowe. Specjalnie używam, uwaga, słowa skutki grzechów poprzez pokolenia, które idą, a nie grzechy pokoleniowe, bo nie ma czegoś takiego jak grzechy pokoleniowe. Natomiast to są skutki grzechów naszych przodków, które rzutują na następne pokolenia. To wszystko zobaczymy. Zobaczymy skutki naszego życia i w tym wymiarze dobrym i złym. No na przykład kapłani, którzy ewangelizowali, którzy dawali dobre świadectwo, którzy przelali krew męczeńską, zobaczą, ile dobra wyrządzili, ile ludzi się nawróciło, a ci, którzy dali zgorszenie, zobaczą, jak wielu ludzi na przykład przez nich odeszło od wiary. To będą wielkie tragedie ludzkich serc, kiedy człowiek zobaczy, jakie skutki pozostawił po sobie, jakie skutki wywarło i dobro, i zło, które dokonał w swoim życiu. Dlatego mówimy, że sąd ostateczny będzie mieć charakter kosmiczny, to znaczy, co to znaczy kosmiczny, bo to takie no, wielkie, mądre słowo, ale tak, żeby je troszkę przybliżyć, skolokwializować, będzie miało taki charakter, że nasze czyny, dobre i złe, staną się jawne dla wszystkich innych ludzi, dla całego świata. Nic, co byłoby zakryte, nie stanie się, nie zostanie odkryte, pokazane całemu światu. A więc, kochani, to, że my coś zrobili, żeśmy w ukryciu jakiś grzech, żeśmy popełnili jakieś zło, że nikt o tym nie wiedział, na sądzie ostatecznym to wszystko stanie się jawne. Ci, którzy zostali pokrzywdzeni, upokorzeni, będą triumfować, a ci, którzy triumfowali i wydawało mi się, że rządzą tym światem, będą upokorzeni. Sąd ostateczny, jak gdyby, przywróci na nowo ten ład, który w świecie został naruszony. Dobro i zło zostaną w sposób publiczny nagrodzone. Zło potępione, a dobro zostanie nagrodzone. Kochani, ja jeszcze chciałbym wspomnieć o czymś bardzo ważnym dla nas. O tak zwanej apokalipsie sumień, albo jakbyśmy to o wielkim ostrzeżeniu, jakbyśmy to nie nazwali, o czym mówi wielu mistyków. Pismo Święte też o tym mówi na kilku miejscach. Ale wielu mistyków o tym mówi, między innymi siostra Faustyna o tym mówi. Pisze siostra Faustyna tak. Na krótko przed tym dniem, czyli przed tym dniem sądu, przyjścia Pana Jezusa, paruzji, będzie dany ludziom znak na niebie. Faustyna mówi o krzyżu, który będzie. Z miejsc, gdzie były przybite ręce i nogi Zbawiciela, Faustyna mówi, będą wychodzić światła, które będą oświecać świat. Będzie to na krótki czas przed tym dniem, czyli przed dniem sądu. I wtedy ludzie będą mogli poznać stan swoich sumień. Niektórzy nazywają to małym sądem, inni mówią o tak zwanej apokalipsie sumień. W każdym razie wielu ludzi będzie mogło poznać stan swojej duszy, zobaczyć siebie w taki sposób, jak widzi nas Bóg. Pan Bóg nam pokaże to wszystko, co w nas jest, w taki sposób, jak On w nas to widzi. I będziemy mogli się jeszcze nawrócić. Zobaczcie, jak bardzo miłosierny jest Bóg. Jak bardzo miłosierny jest Bóg. Jak Pan Bóg szuka ludzi, jak nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Jak daje ludziom nieustannie szansę, żeby się nawrócili, żeby się poprawili. Ale niestety siostra Faustyna z bólem serca dodaje zaraz, że niestety będzie wielu, którzy z tego nie skorzysta. O tej apokalipsie sumień, o tym małym sądzie szczegółowym mówi między innymi Matka Najświętsza w licznych objawieniach, że ludziom będzie dana szansa jeszcze, będzie znak. Ludzie będą mogli poznać stan swoich sumień i będą się mogli nawrócić. To będzie na krótki czas przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Odsyłam do dzienniczka siostry Faustyny. Tam to wszystko jest napisane. Kochani, pamiętacie, jak w rekolekcjach wielkopostnych was zachęcam do tego, żeby czytać dzienniczek. I dzisiaj was po raz kolejny zachęcam. Czytajcie dzienniczek, bo to jest list Boga do nas na czasy ostateczne. Na czasy poprzedzające bezpośrednio paruzję Pana Jezusa. Na te czasy wielkiej apostazji. Na te strasznie trudne czasy, w których żyjemy. Na te czasy męczeństwa. Dosłownie męczeństwa ludzi wierzących, męczeństwa Kościoła.
na te czasy, które wymagają od nas potężnego dawania świadectwa. Czytajcie dzienniczek, tam znajdziecie prawdę, siłę i moc, żeby, no, żeby przetrwać i żeby też zrozumieć pewne rzeczy, które są niezwykle istotne na tej naszej drodze, którą teraz kroczymy. A więc apokalipsa sumień będzie, nie wiemy kiedy, ale wydaje się, że wcześniej niż później. I ona będzie jeszcze takim wielkim znakiem Bożego miłosierdzia przed paruzją, żeby się ludzie nawrócili. I wielu się nawróci, ale wielu też się nie nawróci. Fula Chorak mówi, i zresztą ojciec Pio też o tym mówił, i inni mistycy, że po tej apokalipsie sumień ludzie tłumnie ruszą do kapłanów i do kościołów, że będzie za mało kapłanów, że będą tłumy ludzi, które się zechcą spowiadać, jednać z Panem Bogiem, że to będzie po prostu coś niesamowitego. Masowy powrót ludzi do Boga. Masowy powrót ludzi do Boga. Ale niestety okaże się, że nie ma wystarczającej ilości kapłanów, którzy by mogli tych ludzi wyspowiadać. Dlatego, kochani, módlmy się bardzo za kapłanów i prośmy też o nowe powołania, żeby w tych czasach no, nie zabrakło kapłanów, którzy by byli szafarzami sakramentu pojednania, bo wiemy, że nie ma innej drogi do Boga, innej drogi odpuszczenia grzechów i uniknięcia kary boskiej, jak tylko poprzez sakrament pokuty, jak pojednanie z Panem Bogiem. Ja myślę, że to będzie wielka tragedia dla wielu ludzi, kiedy tego kapłana będą szukać, a nie znajdą go. Siostry i bracia, powoli podchodzę do lądowania. Powoli już będę kończyć. Jeszcze chciałbym pochylić się nad jedną rzeczą. Myślę, nad rzeczą bardzo frapującą wielu ludzi wierzących, którzy czytają Pismo Święte. Ta myśl, którą teraz podejmę, ona jest bardzo ściśle związana z tematem sądu ostatecznego i szczegółowego. W Ewangelii Świętego Łukasza w 13 rozdziale Pan Jezus, autor, Święty Łukasz, zapisał takie słowa, które skierował jeden ze słuchaczy do Pana Jezusa. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Zapytał Pana Jezusa. I co Pan Jezus mu odpowiada? Ta odpowiedź Pana Jezusa jest no, bardzo ważna dla nas. Pan Jezus mówi tak. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. I odpowiedź na to znajdujemy też w Ewangelii Świętego Mateusza. Tutaj już posłużę się tekstem in extenso. Zaznaczyłem sobie Ewangelia Świętego Mateusza w 7 rozdziale, 13 werset. Mówi Pan Jezus tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama, mówi Pan Jezus, i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Kochani, nieraz ciśnie nam się pytanie takie do serca. Trochę matematyczne pytanie i może nie powinniśmy go nawet zadawać, ale jeżeli Pan Jezus sam nas prowokuje i widzimy, że jest to pytanie, które też było bardzo interesujące dla współczesnych Pana Jezusa. Czy będzie więcej zbawionych, czy potępionych? Kogo będzie więcej? No i odpowiedź jest prosta. Że jednak wejść do Królestwa Niebieskiego, być zbawionym, to nie jest taka prosta sprawa. Matka Najświętsza mówi we współczesnych objawieniach, że codziennie miliony ludzi idą na potępienie wieczne. A w Fatimie mówi, wielu ludzi idzie na potępienie. 13 lipca w objawieniu 1917 roku mówi, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. 3 razy powtarza ten refren, módlcie się, bo wielu ludzi idzie na potępienie, bo nie ma nikogo, kto się by za nich modlił. Kochani, dziś jest bardzo rozpowszechniona fałszywa nauka neomodernistyczna, którą niestety głosi wielu też kapłanów, wielu celebrytów internetowych, również u nas w Polsce, bardzo popularnych młodzieżowych kaznodziei, którzy nieraz i miliony gromadzą na internecie wokół siebie i przy swoich wypowiedziach i konferencjach, ale kochani, nieraz nauki, które głoszą, nie mają nic wspólnego tak naprawdę z nauką Pana Jezusa. Zbawienie to jest rzecz bardzo trudna. I tak naprawdę, żeby zostać zbawionym, jest potrzebny wysiłek i to potężny wysiłek z naszej strony. Widzimy, że wielu kroczy drogą, która wiedzie na potępienie.
Wielu wkracza na tę drogę, która wiedzie na potępienie. Powiadam wam, mówi Pan Jezus, starajcie się wejść przez ciasne drzwi. Droga, która wiedzie do zbawienia, jest ciasna, wąska, drzwi są ciasne i niestety niewielu jest tych, którzy nią kroczy. Natomiast szeroka i przestronna i wygodna jest ta droga, która wiedzie na potępienie. I wielu kroczy tą drogą. Abym powiedział, dzisiaj ludzie kroczą ku potępieniu potężną autostradą. Nie tylko dwa pasy są, ale cztery pasy, a może i więcej. Jadą wygodnie tą autostradą, a tą autostradą często prowadzą, wiodą ich na to potępienie prorocy, fałszywi prorocy dzisiejszego czasu. Tych fałszywych proroków, którzy nam głoszą łatwe zbawienie, bez wysiłku, bez krzyża, bez ofiary. Dzisiaj mamy wielu. Kochani, miejcie rozum, miejcie oczy. Weryfikujcie. Jeżeli ktoś wam obiecuje zbawienie łatwe, przyjemne, słodkie, bez wysiłku, bez krzyża, takiego Chrystusa wam głosi, to znaczy, że jest fałszywym prorokiem. Droga, która wiedzie do zbawienia, jest trudna, jest wąska, jest ciernista. Siostra Faustyna pisze w dzienniczku, że widziałam dwie drogi. Jedna ciernista ścieżka i bardzo niewiele osób było, którzy na nią wchodzili. A druga przestronna, wygodna droga, a na końcu przepaść. I wielu ludzi szło i wpadało w tę przepaść. Wielu ludzi szło. Do tego tematu jeszcze powrócimy, mówiąc o piekle. Ale ja myślę, że tutaj mówiąc o sądzie, trzeba to bardzo mocno jak gdyby przypomnieć i podkreślić, że no w perspektywie sądu właśnie, żebyśmy mieli świadomość, z czego będziemy sądzeni i w jaki sposób będziemy sądzeni. Kończę. Zachęcam was bardzo, ale to bardzo do tego, żebyście byli apostołami Bożego Miłosierdzia. Żebyście to orędzie podawali innym. W ten sposób możemy uniknąć sądu. Ten sąd bardzo złagodzić. Obiecuję, mówi Pan Jezus, że tych, którzy będą rozszerzać orędzie mojego miłosierdzia, nie będę sądzić, ale będę ich traktować jak najczulsza matka. Czyż może być piękniejsza obietnica? Życzę i sobie i wam, kochani przyjaciele, uczestnicy tych rekolekcji, żeby spełniły się na nas te słowa Pana Jezusa, żeby konieczność przejścia przez sąd Boży nie wzbudziła w naszych sercach paniki, obawy, nie daj Boże jakiejś rozpaczy, lęku, strachu, ale żebyśmy szli na spotkanie z Chrystusem w momencie sądu pełni ufności, nadziei, miłości, licząc, no właśnie, będąc miłosierni i licząc na to, że w tym momencie spotkania z naszym Zbawicielem, który zaraz przelał swoją drogocenną krwią, krew i nie chce nas potępić, ale zbawić, że doznamy Jego miłosierdzia, Jego miłości, która zasłoni wiele naszych ludzkich ułomności i wiele grzechów. I tego i sobie, i wam życzę w tej drugiej nauce naszych adwentowych zamyśleń. Amen. Kochani, błogosławię was na zakończenie tej konferencji, na współpracę z łaską Bożą, na modlitwę, cierpienie, za dumę rekolekcyjną. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.